Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, gram dzisiaj partię ze Stockfishem poziom numer 7, ranking 2700 według tutaj liczesowskich ustawień. Ustawiłem tempo gry 30 minut plus 10 sekund na, na osobę. Na mnie w zasadzie no maszyna ma tyle samo, chociaż pewnie nie potrzebuje, Nie będę ustawiał tutaj 5 minut, bo nie miałbym kompletnie żadnych szans. Muszę trochę pomyśleć. No i zaczynamy. Ok, rozpocznę cały czas tym samym posunięciem D4. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No 2700 to już nie przelewki. Dobra, mamy D5, czyli gamit hetmański No to co? Trzeba uderzać chyba posunięcie C4. O! Powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, że taki ruch został wykonany, bo tu albo się bije, albo się podpiera, albo C6. Dobra, no to wybijamy z, ta z myślą taką, że skoczek wybije i mam centrum. Ale to, wiecie, to jest maszyna. Yy, ja nie polecam milionom tak grać skoczek F6. What? What? Co tu się wyrabia? O, powiem wam, słuchajcie, trzeci ruch, a ja już jestem w lesie. Kompletnie nie wiem co tu się wyrabia, yy, okej, okay. teraz tak, jak wybijam, to skoczek wybija, hetman wybija, co on tu kombinuje, on chce mnie już tutaj załatwić, a jak bije w przelocie, bije tutaj, no i teoretycznie gram skoczkiem, brać tego pionka czy nie brać, o to jest pytanie, on wtedy zagra mi E5, to jestem przekonany na 100%. Na 100%. Powiem Wam szczerze, mam dylemat, mam dylemat lekki, bo maszyna już w trzecim ruchu chce mi, chce złapać tą inicjatywę. No i teraz tak, bić tu, czy bić w przelocie. O to jest zagwostka. No ale dobra, niech pomyślę, może zbiję tu, skoczek odbiję, zagram tu, on E5. No i co wtedy, wybić tutaj? Czy zagrać E3 po prostu? On wybije, wybije. No, no dobra, biorę tego piona. Im mniej materiału na szachownicy, tym może lepiej. Co? Ostry kozak, powiem Wam szczerze. Ha, to może być przestawienie ruchów, bo jak zagram tutaj, to zagra tu i będzie to samo. Mm, D5? Nie. Bić. No nie bardzo bicie mi się podoba, chociaż poczekajcie, jak zbije na E5, on zbije tu, tu. Skoczek, no ja będę musiał wrócić i on odbije tu i tego pionka tak naprawdę mi odbije, F4 nie zagram, bo goniec F4, tu będę miał prześwity, skoczek H3 obronie, ale mi wjedzie na E3, wybije, wybije, on będzie miał piona mniej, ale wygraną pozycję tak naprawdę. Dobra, a więc spróbujemy chyba zagrać mimo wszystko figurą, w końcu jakąś figurą może wyjdę. Tak też sądziłem. No i chyba trzeba grzecznie zagrać E3, chociaż on mnie tu zwiąże. Zobaczcie, jaka aktywność figur. No cały czas to powtarzam aktywność figur przede wszystkim. Dobra, gramy to, no chyba muszę, bo do, 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 do roszady chcę dążyć. No ale muszę. No tutaj zaraz wybiję na E5, to on mnie tu załatwi. No, czuję presję. Gram E3. Gram E3. Pionki mnie nie interesują, interesuje mnie tu szybszy rozwój. Dobra. Taki ruch jeszcze był do przewidzenia. a tu też się będzie działo. Dobra, gram tak. Jeżeli goniec na G4, przepraszam, na G4, goniec E2, i on mi tu skoczkiem wlatuje. A6? No to maszyna przewiduje coś, czego ja nie przewidziałem. Yy, dobra, moment, ale zagramy chyba tutaj grzecznie. Tak. Skoczki 2 wyprowadzone. Tutaj atakujemy. Wyszedł goniec, zgoda. I teraz tak tutaj może się wpakować, prawda? Nie, tu nic nie grozi. Gońcem gramy tu i zrobimy Roszadę. Prawdopodobnie goniec nie wyszedł. No, jednak maszyna, ma pionka mniej, ale chętnie widzę. No dobra, czy tutaj przerzucić skoczkę? Nie, gońca. Trzeba wyprowadzać figury. Trzy figury wyprowadzone. Groże Roszadą. Dobra, goniec wrócił już na wszelki wypadek. Bał się pewnie jakiegoś G4. Zrobimy Roszadę. Król już bezpieczny. Przynajmniej na razie. No, i teraz może F3 zaplanuję. Nie chciałbym tu szarżować z nim zbyt mocno. A widzę, a tutaj już się zaczynają powoli akcje. Ale myślę, że F3. Może F4 jest ciekawym posunięciem. Słuchajcie. Nie, F4 to tutaj osłabie. Ale zaraz F3 zagram. To zawsze tu wybiję. F3 bicie. Goniec bije. Goniec na D3. Tutaj skoczek wjeżdża. A no właśnie. Dobra, w tym, w tym się jeszcze wstrzymam chyba. Chociaż może spróbować jakąś otworzyć grę. Może skoczek B3, skoczek C4 tu. Nie to nie może być dobre. A może tak po prostu B3 i goniec B2. Hmm, a może A3, żeby tu się nie wpakował, to też może być jakaś opcja. Zagrajmy te A3. Zagrajmy te A3, bo tu się koniec rozwinie. Chce mi się zagrać F3 H5. A ty maszynko. A ty maszynko, ja już chyba widzę co on kombinuje, gram f3 tu, tu i on będzie próbował tak się wbić, goniec d6 i będzie chciał mnie tutaj załatwić. Hmm, jeszcze na e3 będzie wisiało, słuchajcie, a może zagram tu, a jak on wybije to tu i tu się wpakuje, ewentualnie będzie groziło takie zagranie. Chociaż te f3 mi się za bardzo nie chce grać, bo taki jakby króla osłabił tutaj troszeczkę. Ale z drugiej strony, a teraz już mi się przypomniało, nie, mo, nie mogłem tak zagrać, bo by był strzał tu i by mi skoczek wisiał. Okej, okay, więc nawet B4 nie mogę teraz zagrać. Niech ja się zastanowię chwilę. No F3 mi się chce, F4 gorzej trochę, chociaż F4 to i tak bije w przelocie, chyba F3 muszę. Chyba F3. Dobra, gramy yy, odważnie. Spróbujemy zagrać F3. No tak chyba należy grać. Teraz pytanie, jak on wybije, czy wybić gońce? Nie wybił! Co tu się w ogóle wyrabia? Słuchajcie, on mi oddaje kolejnego pionka. Coś jest nie tak z tą maszyną. Coś jest nie tak. Albo ja czegoś kompletnie nie widzę. On mi daje drugiego pionka. Biję pionkiem i potem przepycham E5. Taki ruch, co mi grozi. Mogę też tak wybić. Im więcej wybiję, tym chyba lepiej. Wybije tam, tam, ale chyba pionkiem. Chyba bije pionkiem. Poczekajcie, czy tu jakiś ruch wchodzi, typu skoczek D4? O, tego nie przewidziałem, ale nie wchodzi jednak. Jeszcze nie. E, dobra, więc chyba tutaj lecimy teraz, moi drodzy. Wydaje mi się, że tu dziwnie w ogóle Stockfish zagrał. Bardzo dziwnie. Powiem szczerze, nie rozumiem. Ale może ja jeszcze mało rozumiem. No ale to jest przecież. 2700. Poziom numer 7. O co tutaj biega? No dobra, leci na wymianę. Teraz tak, tu wisi. Wybicie jedno będzie na pewno ok. Potem goniec F3, skoczek E4. No dobra, wymienić należy. Wymieniamy szybciutko. Może taki ruch goniec C4 tutaj z atakiem. I jeszcze Hetman G4 tu z atakiem. Tylko czy ja potem się wykaraskam, potem będą jakieś y, opcje typu skoczek E5, bo wieża tu spogląda. Może goniec F3, Hetman będzie musiał wrócić z powrotem jakoś. Y, na D8 będzie musiał wrócić, rzecz jasna. I może tu wymiana. No dobra, gramy tak. Jak mam dwa piony więcej, to może nie będę się tutaj angażował w jakieś y, spektakularne ataki, ale wygląda to bardzo dziwnie. Tutaj. O, powiem szczerze, tego nie przewidziałem, ale czy to jest groźne? Nie wiem. Tu chyba się wszystko trzyma. Dobra, gramy tak, próbując wymieniać. Goniec E4. Im więcej wymian, tym lepiej. Tym lepiej dla nas. Nie wymienił. Czyli on próbuje znowu łapać inicjatywę. Jak ja wymienię, on wymieni. A, mam hetman B3 z wymianą hetmanów. Hops. To jak wymienię hetmany, to może być ok. Chociaż jestem jeszcze trochę yy, yy, z tyłu w rozwoju figur, yy, no, ale chyba tak trzeba. Szach, proszę pana. Zobaczcie, trzy piony w centrum. Masak. Wymiana. No teraz każda wymiana jest dla mnie dobra, żebym tu zdążył zagrać i wieża c1. O co chodzi w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, lecisz tutaj, panie kolego, no ale mogę go nie d 2 teraz i gramy w ten sposób? Jeśli tak, to tak, mogę spróbować. Dobra, tak można. Myślę, że jedną wymianę wieżyczek zrobimy. Czy wybije go nieco skoczek, tu się przerzuci? Nie, chyba. Nic takiego złego tu się nie wydarzy, raczej. No to gramy konik na A5 z przerzutem na C4. Każda wymiana jest dobra. No, dwa piony więcej, w ogóle o co chodzi? Wymienia? No, coś fantastycznego, no. Coś fantastycznego. Dobra, on tutaj idzie. To my chyba sobie zagramy jeden ruch, taki, żeby przytrzymać te dwa pionki. H3 jest. Wszystko się trzyma. Nie, no nie wiem. Nie wiem w ogóle o co chodzi tutaj z tym kwiszem. Powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia. Zgupiałem, że on mi tak pionki tutaj poddawał. No ale poziom siódmy jest już praktycznie w zasięgu. Chyba tutaj jeszcze go przytrzymamy. Chociaż może opcję wymiany. Wieżówka jest dobra. Mogę, no mogę zrobić bardzo wiele. Mogę nawet pionkiem do góry iść. E, tak chyba też uczynię. Albo zaraz tutaj wieża C8, D5, D6. W wygranych pozycjach trzeba być naprawdę ostrożnym. Chociaż on może mi tu zagrać. Nic mi nie zaszkodzi. Dobra. Lecimy królem do góry aktywność zaraz e4 i króla podciągnę jeśli się uda rzecz jasna dobra on idzie królem e4 nie no coś muszę tutaj aktywniej chyba chyba tak chociaż król tu pójdzie e4 gramy on tak może zagrać tak też pewnie zagra to zostawimy w spokoju um teraz zagramy może końcem tutaj z powrotem grzecznie Wiecie co? Chyba tak. Nie będę tutaj kusił losu. Przytrzymam te pola, żeby król nie przeszedł. Jeżeli wybije, to tu wybija. Ja królem zawsze odchodzę w jedną i w drugą stronę. Wymiana gońców. No dobra, wymieniamy to, proszę pana. Komputer proponuje wymianę? Spoko. I król E3 tu trzymamy, tu jak wybije to się trzyma. No i marsz pionków jest tu praktycznie nieunikniony, chciałem powiedzieć. No ale jeszcze trzeba zagrać tak. Tu atakujemy dwa pionki. Dziwnie się czuję, ale dziwnie łatwo to wszystko wygląda. Naprawdę y, dziwna sprawa. Wybaczcie za moją kamerkę, która nie jest dopracowana. Y, aha, jak zbiję tu, to jeszcze mam damu jakiekolwiek szanse. Tak mi się coś wydaje. Tutaj um, wieża na C8. Ten pion nie ma znaczenia tak naprawdę. Um, Ale wtedy podciągnę pionka. Tak, bije. No bo no trzeba bić piona. Piona trzeba bić. Myślę, że to jest wszystko pod kontrolą. Potem będziemy pionkiem do góry cisnąć. Nawet mogę teraz tutaj mogę tego pionka oddać. Chyba tak zrobię. Um, no nie no, zastanawiam się, w, na, pozycją, która jest już wygrana, ale, ale dobra, zagram mimo wszystko. Może no zagram tutaj, żeby jeszcze tego spróbować skosić. Jasne, że tam wszystko wygrywało. Bierzemy to. Dobra, no i ym, na wolną linię. Jakieś bicie się szykuje, G5 może jakąś próbuje sztuczkę zrobić. Nie, 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 tutaj już powinno być dobrze. No w końcu przydałoby się pionki do, dociskać do góry. No to dobra, lecimy, słuchajcie, um, czy jeszcze tak, żeby mieć asekurację. Yy. Zagram mimo wszystko, żeby wieża była aktywna. Wiem, że przesadzam. Może, może tu powinienem już grać inne, lepsze ruchy, ale zagramy teraz tak. Niech on weźmie pionka i podciągamy tego piona. Im wyżej piony, tym lepiej. Mm, dobra, no podciągam tego piona. Ten już jest bez znaczenia. Yy, jasne. No to teraz że yy, królem tu. Podejdę królem, wie, że zawsze wróci i weźmie jednego pionka. Więc tutaj przemiany nie ma. Okej. Okay. Może yy, chodzi tutaj o czas przede wszystkim, że dużo czasu ustawiłem. Może, może na nie lubi grać długich szachów. Nie wiem. Dobra, i no gramy już na tego pionka, żeby w razie czego już był spokój. No, ale oczywiście, mogłem iść pionkiem do góry. No, to już kosze teraz. Na wszelki, na wszelki. Wiecie, jak to z maszynami? No, i tutaj już formalność, tak naprawdę. No, myślę, że już wierzę gdziekolwiek. Ciekawe, czy maszyna się podda. Chyba nie. Maszyna chyba się nie poddaje. Gra do końca. Pan jest to Ja proponuję trochę dłużej myśleć, bo nabiłeś 3,5 minuty. A co się wydarzyło? Haha, tak się łatwo mówi teraz. Nie. Ok, podciągnę tupiona. A no już będę zaczynał go matować za chwilę. Hetman, coś tam. Dobra, nawet tak za zrobię i zbijemy tą wieżę. I wieża. Może nie będę robił deklarowanego ruchu. Jeszcze jakiś pad mi się osunie. Tutaj odetniemy króla. Wezmę następną figurkę ciężką i zamatujemy. Odcią od odetnę jeszcze króla, to też jest ważna umiejętność przy matowaniu. Tu szczególnie yy, kieruję to do początkujących. I mamy mata tutaj na, na H4 w następnym posunięciu. No cóż, moi drodzy, yy, zwycięstwo ze Stokwiszem numer 7. Dziwny trochę debiut. Yy, no ale, ale zwycięstwo. No dzięki serdeczne za oglądanie. Yy, może nie, yy, może nie. Jeszcze tylko zerknę. Słuchajcie, już się chciałem z wami żegnać. Zapomniałem, że ja chciałbym to jeszcze yy, przeanalizować. Yy, tak dosyć szybko ze Stokwiszem oczywiście, ale z Stokwiszem 11, czyli trochę silniejszym programem niż 7. No, i teraz ciekawi mnie po prostu e, tylko i wyłącznie debiut. E, tutaj poszło tak: no, C bić trzeba i C5. Z, co? Tutaj pokazuje E4. Skoczek bije E4. A tu już są niezłe tasiemce słuchajcie. Aha, i skoczek chodzi o to, że jak zagramy tutaj, on zbije, tu ewentualnie zbije, i skoczek C3. W pionach jest porówno, ale tu jest izolowany pionek, i komputer to ocenia jako lepiej dla siebie. No ciekawe. No ale inną ewentualność. Jak ja tutaj zagrałem? Ja zbiłem w przelocie. Tutaj zbiliśmy na C6. Skoczek wybił? Nie. Zagrał E5. Aha! Jeszcze tu nie zauważyłem, że tu mam wtrącenie. Teraz mi podpowiada maszyna, ale maszyna liczy po prostu materiał. Dziwnie, dziwnie grał powiem wam szczerze. Bardzo zaskakująco, no, ale dobra, poszło tak. Niby już się wyrównuje, co? E3, no powiem wam, że lekko spanikowałem, jakby, ale widzę tutaj, że tak też, słuchajcie, grali. Tak też tutaj grali. Co tutaj z moją kamerą się wydarzyło? Słuchajcie, co tutaj się dzieje z tą kamerą, że jest taka przezroczysta. Wybaczcie serdecznie, już to spróbuję poprawić. O, nie, tak to nie. Co tutaj się. Nie, tak też nie. Wiem, że to Was nie interesuje, ale dziwnie jakoś się tutaj reaguje to wszystko. Dobra, niech już zostanie jak jest. Najwyżej na mnie nie patrzcie, tylko na szachownicę E3 y i teraz tak. Goniec B4 pokazuje. A co my zagraliśmy? Zagraliśmy tak. Skoczek z F na D2. No tak, tu nie może być krzywdy. A3 Skoczek C3 Goniec F5. No, wszystko normalnie teraz się wydaje. No. Ale to maszyna, no dziwnie tak dobrze, dobrze F3 od razu pokazuje, żeby grać. No tak, ale to by trzeba dokładniej przeliczyć w razie czego, tak jak mówiłem, że bałem się tu sk skoczka na B4 i na C2, ewentualnie na D3, jak tu się otworzy, goniec. No to widocznie nie trzeba się bać. A3 H5, no też chyba niepotrzebny ruch F3, tak. No w ogóle oddał pionka, no to H4 to w ogóle błąd, nie rozumiem. Może chodzi o to, że bez pionka maszyna zaczyna grać już trochę gorzej? Nie wiem, niech mi ktoś mądrzejszy wyjaśni. Nie mam pojęcia, ale uczciwy Stockfish numer 7 został rozgromiony, więc jest duży sukces. Jakby nie było, można się uczciwie tym chwalić. Tutaj, no, wymia wszelkie wymiany, tak, poszło tutaj. Roszada, no to na G6. Hetman G4 jeszcze pokazuje, no, ale wolałem wymienić. Im więcej, tym lepiej. Nie, no dobra, słuchajcie, tutaj nie ma chyba co dalej patrzeć, bo kwestia po prostu realizacji. Wieże F8 jeszcze, no dobra, skoczek A5 wymiana, G5 H3, Krucha 7. No to już mówię, formalność, nawet można było pewnie pionki już podsuwać dosyć szybko. Otóż no to już kwestia po prostu tam bawienia się czy tam wykonywania bezpiecznych ruchów takich, żeby tutaj już wszystko było. W porządku. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Końcowa pozycja z Tokwiszem była taka. Eee, dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzu, co sądzicie w ogóle o tym programie numer 7. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że zagrał słabiej niż poprzednie programy. No zobaczymy, co się będzie działo na poziomie numer 8. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.